Niedawno zmarły papież Benedykt XVI w jednym z wywiadów powiedział, że jednym z największych nieszczęść współczesnego człowieka jest utrata poczucia grzechu. A więc taka sytuacja, w której człowiek popełnia zło, popełnia grzechy i albo nie wie, że popełnia grzech, albo nie chce tego uznać. Nie wie, że popełnia grzech, ponieważ jego sumienie jest już martwe. Albo nie chce uznać, że to jest grzech, ponieważ sam siebie czyni tym, który decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. Czyli niejako stawia siebie na miejscu Boga. I to jest wielka tragedia człowieka. Tragedia dlatego, ponieważ jeżeli ten człowiek nazywa siebie chrześcijaninem, to zamiast naśladować Jezusa Chrystusa w dążeniu do świętości, w życiu, które będzie realizacją Bożych przykazań, Bożej woli, to wybiera życie, które jest życiem w grzechu, grzesznym, opartym na złu, samooszukiwaniu siebie i innych ludzi. I takie życie zawsze kończy się dla człowieka katastrofą, ponieważ po pierwsze taki człowiek szkodzi sam sobie, szkodzi także innym ludziom, którzy są w pobliżu, ale przede wszystkim szkodzi swoim własnym relacjom z Bogiem i w ostateczności szkodzi swojej wieczności, swojemu losowi po śmierci. Musimy na nowo zadać sobie pytanie, czy jako chrześcijanin rozumiem i pojmuję, co to znaczy, że jestem powołany do świętości? Czy potrafię przyjmować Bożą wolę? Czy chcę ją rozeznawać? Czy wiem, czego chce ode mnie Pan Jezus? Czy może raczej wybieram to, co jest złe, akceptuję grzech w swoim życiu, nic z tym nie robię i obłudnie stwierdzam, że jako taki podobam się Panu Bogu, bo wystarczy, że w Niego wierzę, że się modlę, że od czasu do czasu sobie o Nim pomyślę. Dzisiejsze Słowo Boże bardzo wyraźnie wskazuje nam na potrzebę dążenia do świętości. Przypomina nam o tym, co jest naszym powołaniem. I chociażby kiedy wczytujemy się w treść dzisiejszego drugiego czytania, we fragment listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, czytamy. Piszę do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc apostoł ten list kieruje do chrześcijan, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie, a więc przyjęli chrzest święty. Otrzymali wszelkie potrzebne łaski i dary, aby stawać się świętymi, upodabniać się do Jezusa Chrystusa. I następnie zostali powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc w czasie wspólnych spotkań, w czasie modlitwy, zgromadzeń, wsłuchują się w Słowo Boże, uwielbiają Pana Boga i nie tylko swoimi ustami Go czczą, ale przede wszystkim wypraszają te konkretne łaski, które są potrzebne, aby człowiek stawał się święty. To jest też wezwanie do każdego z nas. Te słowa są aktualne także dziś. Nie tylko apostoł, ale sam Bóg bardzo wyraźnie dopomina się o naszą świętość. Bóg nie zgadza się na naszą przeciętność, nie zgadza się na taką postawę, w której akceptujemy grzechy w naszym życiu. O to dopomina się Bóg, o to dopomina się Kościół, o to dopominali się święci. I gdybyśmy prześledzili nauczania wielu spośród nich, przekonalibyśmy się, jak wielką wagę kładli właśnie na to, żeby oni sami stawali się świętymi, ale także ci, którzy wokół nich się gromadzili. Jedną z takich postaci był święty Maksymilian Maria Kolbe, który bardzo wiele nauczeń, kazań poświęcił świętości. Ci, którzy go zapamiętali, którzy uważnie śledzili jego nauczanie, szybko przekonali się, że był to człowiek, który nie tylko nauczał o świętości, ale przede wszystkim gorąco jej pragnął. Jak widzimy, jeżeli dobre pragnienia są obecne w sercu człowieka, jeżeli człowiek modli się o to, żeby Bóg tym pragnieniom pobłogosławił i pomógł je zrealizować, to ta świętość, największa świętość jest możliwa. Jak przekonujemy się, śledząc dalsze losy, koleje życia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, dał dowód swojej wielkiej świętości i do dzisiaj jest znany na całym świecie jako ten, który doskonale wskazał na swoją miłość do Jezusa Chrystusa i miłość bliźniego.
W jego nauczaniach bardzo często pojawiał się także wątek, że mamy pragnąć świętości, ale nie tylko tej swojej własnej, osobistej, ale także świętości drugiego człowieka, bliźniego. Nie możemy być obojętni na to, że ktoś żyje w grzechu, wybiera zło, że musimy się o to modlić, ale także być takim przykładem dla drugiego człowieka, żeby on, patrząc na nas i na nasze życie, sam zapragnął być jak najbliżej Boga, naśladować Go, stawać się świętym, podjąć walkę ze swoim grzechem. Dalej święty Maksymilian w swoim nauczaniu mówił, że człowiek staje się świętym, kiedy chce służyć Bogu. Nie sobie samemu, swoim zachciankom, ale właśnie Bogu, kiedy codziennie odczytuje swoje życiowe powołanie i je wiernie realizuje. Mówił, trzeba służyć Bogu i służyć Matce Bożej, służyć Niepokalanej. To są dwie pewne drogi do świętości. Mówił także, że z tego obowiązku nikt nie może czuć się zwolniony. Bo są tacy ludzie, którzy twierdzą, że no mi na tym po prostu nie zależy. Albo ktoś powie, że mi taka łaska nie została dana. Mi wystarczy przeciętność. On mówił, nie, jesteś chrześcijaninem, bądź święty. Bądź wielkim świętym. Tak prowadź swoje życie. Podejmuj takie decyzje, abyś mógł w niebie spotkać się z Bogiem i stanąć w gronie wielu świętych. I mówił też, że właśnie to nasze wewnętrzne pragnienie świętości jest największym oddawaniem Bogu czci. A więc Boga nic tak nie raduje, jak nasza decyzja o tym, że nie zgadzam się na grzech w swoim życiu. Że chcę żyć w stanie łaski uświęcającej. Że chcę podejmować takie decyzje, tak układać okoliczności swojego życia, aby nigdy ani o krok nie cofnąć się od Pana Boga, nie sprowokować sytuacji, przez którą może okazać się, że bardzo utrudnię sobie drogę do nieba, że to jest najważniejsze zadanie naszego życia. Jest to trudna decyzja i z tym nieraz wiążą się takie wybory, takie decyzje, które są przez wielu ludzi niezrozumiane, ale to są jedyne decyzje, które rzeczywiście pomagają nam stawać się coraz bardziej świętymi. Kiedyś ktoś zapisał pewną rozmowę, jaką przeprowadził święty Maksymilian ze swoimi współbraćmi, zakonnikami. Dotyczyła ona właśnie świętości i w tej bardzo ciekawej rozmowie, którą za chwilę przeczytam, zawarł coś, co ci współbracia nazwali matematyczną formułą świętości, jak osiągnąć świętość. I teraz pozwólcie, że przeczytam ten zapis. Być może także dla nas będzie taką bardzo konkretną lekcją, co to znaczy być świętym. Pewnego dnia ojciec Maksymilian wygłosił jedną ze swoich płomiennych mów na temat świętości. Naszym fachem jest uświęcenie. Żądam od was, żebyście byli świętymi i to nie byle jakimi, ale wielkimi świętymi. Zapytał młody zakonnik. A na czym polega świętość? Ojciec Maksymilian uśmiechnął się szeroko i poprosił o kawałek kredy. Zaraz wypiszę wam na tablicy formułkę świętości. Zobaczycie, że to wcale nie trudna rzecz. Ojciec stanął przy tablicy i białą kredą z wielką rozwagą napisał wzór. Małe w równa się duże w. Zapadła cisza. Nikt nie rozumiał, o co chodzi, a rozradowany ojciec wodził wzrokiem po zebranych w sali zakonnikach. Zawołał. Oto formułka świętości, niezawodna. Kto ją zastosuje w życiu, uświęci się na pewno. Pytali zdumieni bracia. Ale co oznaczają te litery? Jak to? To przecież takie proste. Małe w to nasza ludzka wola. Duże w to wola Boża. Gdy te w idą wbrew sobie, wtedy jest źle. Wtedy nie ma mowy o świętości. Jeżeli natomiast złączysz je znakiem równości, jeżeli utożsamisz własną wolę z wolą Bożą, wtedy, drogie dzieci, świętość jest pewna. Czegóż bowiem chce Bóg? Żebyś był święty. Jeśli ty chcesz tego samego, co Bóg, będziesz święty. To takie proste jak 2 plus 2 równa się 4. Jeden z braci rzucił uwagę, łatwo to ojcze napisać, ale trudno zastosować w życiu. Ojciec Maksymilian odpowiedział natychmiast, trudno by było, gdyby nie było Niepokalanej. Ona jednak pierwsza wymościła drogę między naszą wolą a wolą Bożą. Ona pierwsza swoim fiat, niech się dzieje wola Twoja, wysłużyła nam łaskę świętości.
Kto jej zawierzy bez reszty, na przepadłe, temu ona jakby nagina wolę ku woli Bożej. Świętość nasza to jej sprawa, jej robota, jej chwała. Wzdychali bracia, ale gdzie nam, takim grzesznikom, choćby marzyć o świętości? Ojciec Maksymilian odpowiedział, źle, drogie dzieci, rozumiecie miłość niepokalanej. Święty Bernard mówi, że zawsze we wszystkich trudnościach należy wzywać jej imienia. Powinniśmy do niej biec jak do najmilszej matki. Gdy dziecko widzi zbliżające się niebezpieczeństwo, to co robi? Krzyczy mamo, a schowawszy się pod fartuszek, jest spokojne i wie, że nic złego mu się nie stanie. Matka ziemska nie może od wszystkich niebezpieczeństw uratować, ale Matka Niebieska wszystko może i zawsze uratuje, bylebyśmy wzywali ją na pomoc. Powiedziałbym, że jest to tajemnica szybkiego uświęcenia. Czasem niepokalana dopuszcza nasz upadek, by wyleczyć nas z pychy. Diabeł zaś wstrzykuje nam wtedy nieufność i upadek ducha, co jest właśnie oznaką pychy. Bracia dopytywali, gdzie to ojciec wszystko wyczytał? Skąd to ojciec wszystko wie? Uradowany ojciec Maksymilian odpowiedział, moje dzieci, w tych sprawach dalej zajdziecie na kolanach niż wysiłkiem umysłu. Myślę, bardzo ciekawa, wartościowa lekcja, z której wiele także każdy z nas może zaczerpnąć dla siebie samego, dla swojego życia. I przede wszystkim właśnie tę naukę, że nasza mała ludzka wola musi zawsze iść po drodze z wolą Bożą. Jakakolwiek w naszym życiu nie pojawi się sytuacja, która może zmienić nasze życie, to trzeba zawsze pytać, Boże, czy to jest zgodne z Twoją wolą. Prosić o znaki, rozeznawać, modlić się gorliwie, mówić, Boże, jeżeli to jest od Ciebie, błogosław temu, ale jeżeli nie jest to od Ciebie, to niech ta sprawa się zakończy. A na pewno, jeżeli porównamy to z Bożymi przykazaniami, z nauczaniem Jezusa Chrystusa, to już dostajemy pierwsze światło, czy to jest zgodne z Bożą wolą, czy też nie. Czy należy za tym iść, czy należy to zakończyć. A więc to jest pierwsza lekcja. Druga, że są takie sytuacje, kiedy człowiekowi się wydaje, że no chce tej świętości, ale dobrze wie, zdaje sobie sprawę z tego, ma świadomość, że już w jego życiu jest obecny grzech, jakiś błąd, że bardzo trudno jest mu z niego wyjść. Może nawet taki ktoś pomyśli sobie, że jest to zupełnie niemożliwe. Tak się wydaje człowiekowi, ale Matce Bożej, dla Matki Bożej nie ma nic niemożliwego. Ona zna wiele sposobów, żeby wyprowadzić nas nawet z największych błędów, żeby pomóc nam zerwać z każdym grzechem, z każdym nieuporządkowaniem, jakie jest obecne w naszym życiu. Tylko trzeba ją o to prosić. Sięgać po różaniec i prosić, Matko moja Maryjo, proszę ratuj mnie i moją duszę. Ja pragnę świętości, chcę być w niebie, chcę żyć w stanie łaski uświęcającej, ale bez Twojej pomocy nie uda mi się zerwać z tym, co jest moją słabością. Prosić Matkę Bożą dla siebie, ale także prosić dla tych, którzy znaleźli się w takiej właśnie tragicznej sytuacji. I choćby nam po ludzku wydawało się, że już niewiele możemy dla tego człowieka uczynić, dla Matki Bożej nie ma nic niemożliwego. Ona o tym wie, jej to zawierzone zostanie z pewnością przez nią podjęte. I w końcu ta trzecia nauka zawarta w tej lekcji, że na kolanach o wiele dalej się zachodzi niż wysiłkiem umysłu. Że czasami za dużo myślimy, a za mało się modlimy, za dużo kombinujemy, a za mało oddajemy Bogu tego, co jest dla nas trudne i nie do przyjęcia. I że ten, kto się wiele modli, ten naprawdę dochodzi do tych dobrych pragnień, jak właśnie, że chce być święty, że umie z wielu rzeczy zrezygnować właśnie ze względu na Boga. Tego winniśmy pragnąć. I też na zakończenie warto przypomnieć sobie słowa, które zostały wyśpiewane dzisiaj w ramach psalmu w czasie refrenu. Śpiewaliśmy je wszyscy. I niech one będą naszą codzienną modlitwą. A było to zdanie, przychodzę Boże pełnić Twoją wolę. Właśnie, przyszliśmy do kościoła, po co? Jesteśmy tutaj po to, żeby pełnić wolę Bożą, kiedy wrócimy do naszych domów, do naszej codzienności. I to trzeba codziennie powtarzać. I dobrze byłoby też, tak jak zostało zaśpiewane w trzeciej zwrotce, powtarzać,
zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Radością jest dla nas pełnić wolę Boga. Dla niektórych to może się wydawać, że życie chrześcijanina jest smutne, ponieważ z tylu rzeczy musi rezygnować, które świat uważa za normalne. A tymczasem człowiek, który rzeczywiście idzie za Bogiem, wie, że niczego mu nie brakuje, że wręcz przeciwnie, że to on jest radosny, on jest szczęśliwy. Nie ma szczęścia tam, gdzie jest grzech, gdzie jest obecne zło, gdzie człowiek nie idzie po drodze z wolą Bożą. To są tylko pozory szczęścia, oszukiwanie siebie i innych. Prawdziwa radość jest tam, gdzie nasza wola zrównuje się z wolą Bożą. I też radością dla innych ludzi jest przypatrywać się nam, naszemu życiu. I być może właśnie ci ludzie wychwalają Pana Boga, mówiąc: Boże, dziękuję Ci za takiego ojca, matkę, męża, żonę, dziecko, syna, córkę, kapłana, za to, że właśnie tak pięknie realizują swoje życie, powołanie. Że tak pięknie odpowiedzieli na Twoje powołanie, że tak trafnie realizują Twoją, Boże, wolę. Patrząc na takich ludzi, raduje się nasze serce. Tacy ludzie są wśród nas. Ale też niestety bywa coś wprost przeciwnego, że spoglądając na życie niejednego spośród nam bliskich, smucimy się, nieraz płaczemy, bo wiemy, że ta osoba bardzo odeszła od Pana Boga, że zaczęła realizować swoją własną wolę i krzywdzi siebie, innych, a najbardziej Pana Boga. I to rzeczywiście rodzi nasz smutek. Niech naszym codziennym pragnieniem, niech naszą codzienną modlitwą będzie właśnie to: przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Chcę, Boże, pełnić Twoją wolę. Pomóż mi, Boże, pełnić Twoją wolę. Pomóż mi, Maryjo, jeszcze lepiej rozeznawać i pełnić wolę Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Tak rozpoczyna się świętość. Tak może zostać zrealizowana wielka świętość, jeśli tylko nasze wołanie będzie szczere i prawdziwe. Bóg temu pobłogosławi. Amen.